Oblicz, ile jest liczb dziesięciocyfrowych, takich, że suma cyfr w każdej z tych liczb jest równa 13 i żadna cyfra nie jest zerem. W poniższe kratki wpisz kolejno od lewej do prawej cyfrę setek, dziesiątek i jedności otrzymanego wyniku. Czyli musimy stworzyć liczby dziesięciocyfrowe, takie, żeby suma wynosiła 13. Mamy zobaczyć, ile jest takich liczb. Czyli zacznijmy może od takiej liczby, gdzie jest 9 jedynek, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli suma ich wynosi 9, do 13 brakuje nam jeszcze czwórki. I ile jest takich liczb? Widzimy, że ta czwórka może być na jednym z 10 miejsc, czyli mamy 10 takich różnych liczb. Zapiszmy sobie 10 liczb. Inny wariant, możemy mieć 8 jedynek, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i uwaga, na dwóch miejscach musimy dać takie dwie cyferki, żeby suma ich wszystkich wynosiła 13. Póki co mamy 8, 8 plus 5 jest 13, a piątkę możemy złożyć tylko z dwójki i trójki. Pamiętaj, nie możemy wykorzystać już jedynki i czwórki, mimo tego, że też daje 5, ponieważ ten wariant był poruszany na górze. Czyli mamy 8 jedynek, dwójkę i trójkę. Na ile sposobów możemy ułożyć taką liczbę składającą się z 8 jedynek, dwójki i trójki? Trójkę możemy postawić na 10 miejscach. Później dwójkę możemy postawić na 9 miejscach, no bo jedno jest zajęte przez trójkę. Czyli 10 razy 9, a później te wolne przestrzenie wypełniamy jedynkami. 10 razy 9 to będzie 90 takich liczb, 90 opcji. Naszą kolejną opcją byłoby, że mamy 7 jedynek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz do 13 brakuje nam jeszcze 6. I to 6 możemy ułożyć za pomocą dwójki, dwójki i dwójki. Nie ma innej opcji, bo jedynek już nie możemy wykorzystać. I ile będzie takich liczb składających się z 7 jedynek i z 3 dwójek? Żeby rozmieścić trzy takie same liczby na 10 miejscach, musimy posłużyć się kombinacjami. Czyli mamy kombinację trzech liczb z 10 miejsc. I liczymy to w ten sposób. 10 silnia przez 3 silnia. 10 minus 3 to jest 7 silnia. Czyli mamy 10 razy 9 razy 8 razy 7 silnia przez 3 razy 2 razy 1 razy 7 silnia. 7 silnia możemy ze sobą skrócić. Trójkę z dziewiątką, czyli mamy 3 i 1. Dwójkę z ósemką, czyli 4 i 1. 10 razy 12 to będzie 120. I teraz przemyślmy, czy możemy mieć jeszcze mniej jedynek? Gdybyśmy chcieli mieć 6 jedynek, to mielibyśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6 jedynek. Brakuje nam do 13 jeszcze 7 oczek i uwaga, okazuje się, że na 4 miejscach nie możemy już dać żadnych liczb, żeby ich suma wynosiła 7 i żeby nie było wśród nich jedynki, prawda? No bo 4 dwójki to już musi być 8, to już by było więcej niż 13. Czyli okazuje się, że mamy tylko takie 3 opcje, czyli tego wariantu już nie przyjmujemy, więc tych wszystkich liczb będzie ile? Mamy 10, 90 i 120, dodajmy to do siebie, 10 plus 90 plus 120 to będzie 220, więc to co musimy zakodować to będzie 2, 2 i 0.